Kalimera, moi drodzy. Tak, dzisiaj będzie po grecku, a w sumie to w greckim klimacie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Wiele z Was kojarzy mnie z włoską marką Pinko i wcale się nie dziwię, ponieważ w mojej kolekcji mam naprawdę kilka perełek, jeśli rozmawiamy o torebkach, o paskach, ale również o ubraniach. Natomiast słuchajcie, jest taka marka, z którą w sumie też kilka osób już mnie kojarzy i nie jest to włoska marka, a właśnie grecka marka, a to dlatego, że korzystam z produktów tej marki już naprawdę od kilku dobrych lat. I kiedy przychodzi sezon wiosenno-letni, znowu do nich wracam, uwielbiam i dzisiaj chciałabym Wam ją gorąco polecić. Myślę, że jakoś tak stosunkowo niedawno na moim kanale tutaj pojawił się haul. I w tym haulu pokazywałam Wam ubrania, różne moje nowe nabytki i między innymi pokazywałam Wam te oto przepiękne sandałki, które zaczęłam już nosić i są, słuchajcie, obłędne. No i właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o marce Ipomare, greckiej marce, która tworzy niesamowite produkty. Wkłada w nie ogromną pasję i to widać, ale mamy tutaj też jakość, mamy świetne tworzywa, mamy naprawdę wiele, wiele plusów, o których dzisiaj Wam opowiem. Ale zacznijmy może od takich pierwszych, najważniejszych szczegółów, a dokładnie Ipomare. Tak jak widzicie, mamy w logo konika morskiego. I nie bez powodu, dlatego że właśnie konik morski odzwierciedla wszystkie plusy marki. To jaka marka jest, co chce nam przekazać i jakie są jej produkty. Ale w nazwie właśnie mamy Ipomare. I to jest zbitek, słuchajcie, słów, bo hipos z greckiego to jest koń, a mare z łaciny to jest morze. No i właśnie stąd ten konik morski, nazwa Ipomare, wszystko, słuchajcie, ze sobą idealnie się komponuje. No i muszę Wam powiedzieć, że kiedy marka pierwszy raz pojawiła się w mojej szafie, że tak powiem, na moich stopach, no to jeszcze pamiętam ten moment, kiedy można było sobie zamawiać produkty bezpośrednio ze strony greckiej. Nie było jeszcze wtedy strony polskiej, natomiast dzisiaj mamy już pełen przekrój, mamy polską stronę, możemy sobie bezpośrednio z niej zamawiać produkty, a w ofercie Ipomare znajdziemy nie tylko klapki czy sandałki damskie, mamy również obuwie męskie, mamy również biżuterię, ale mamy również torby. Widać, że marka cały czas się rozwija i to jest bardzo fajna sprawa. Muszę Wam pokazać, ja mam tutaj pierwsze moje sandałki od Ipomare, pierwsze, które mają naprawdę już nie wiem ile lat. No, powiedziałabym, że pewnie z 5. Cały czas mam je w szafie, mimo tego, że zmaltretowałam je totalnie, bo pamiętam, że kiedy pierwszy raz pojawiły się właśnie na moich stopach, to nie mogłam ich zdjąć. Chodziłam w nich non-stop. To było upalne lato, a te sandałki to jest wygoda, to jest komfort, to jest niesamowita przyjemność. I tutaj muszę nawiązać do kilku takich ważnych, interesujących dla Was ważnych informacji, ponieważ marka Ipomare tworzy ręcznie swoje produkty. Korzysta z najlepszych materiałów, wykorzystuje naturalną skórę i obuwie możemy znaleźć właśnie, możemy znaleźć na stronie w ofercie albo w takiej naturalnej skórze, albo w skórze barwionej. Mamy przeróżne wzory, przeróżne modele. Dla każdego coś się znajdzie. Widać, że włożony jest w wypracowanie takiego właśnie sandałka czy klapka każdy szczegół i ogromna pasja. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby coś nam odstawało, żeby coś się działo, żeby coś się odkleiło. Słuchajcie, absolutnie nie, naprawdę musicie mi uwierzyć. Mam tutaj przed sobą wszystkie buty, które posiadam, prawie wszystkie, bo mam też we Włoszech. I przez tyle lat, kiedy sięgam właśnie korzystam z marki Ipomare, nic, absolutnie nic z tymi butami mi się nie działo. Dlatego też właśnie tak regularnie wracam do tej marki, bo widać jakość. Widać jakość w wykonaniu, w tworzywie. Jest to robota ręczna, to nie jest masowa produkcja, już tym bardziej chińska. Absolutnie nie. To jest dobra skóra,
to są pięknie dopasowane do naszych stóp modele. Rozmiarówka, która jest taka, jak powinna być. Tu nie ma żadnych zawyżonych lub też zaniżonych rozmiarów. Ja zawsze zamawiam 38 i zawsze 38 idealnie pasuje. Moi drodzy, obuwie i pomary przychodzi do nas w takich oto lnianych woreczkach. Zwróćcie teraz uwagę na to, jakie szczegóły mamy wypracowane, jeśli rozmawiamy o tym obuwiu, jeśli rozmawiamy o marce i pomarę. Bo widać, że marka bardzo przykłada się do swoich produktów i tworzy coś, co ma być dla nas wygodne, eleganckie, praktyczne i też ma nam służyć na lata. I właśnie tak w tym przypadku jest, bo mamy sandałki czy klapeczki zapakowane w taki lniany woreczek, w którym możemy sobie spokojnie je przechowywać. Takie lniane worki na pewno kojarzą Wam się z torbami, zwłaszcza jeśli kupujemy torby bardziej luksusowe. A tutaj mamy świetną cenę, super jakość i mamy worki na obuwie. Dodatkowo też przy wszystkich woreczkach mamy taką oto instrukcję w języku polskim i w języku angielskim. To jest instrukcja, na której mamy nie dość, że opisaną nazwę danych sandałków, do tego zaraz też przejdziemy, to mamy podziękowanie, mamy opisane, z czego zostały wykonane i jak je nosić. Czyli pamiętajcie o tym, że skóra naturalna no nie lubi wody, a więc nie kąpiemy się w takich sandałkach, unikamy raczej tej wody, chociaż no wiadomo, różne sytuacje mogą się zdarzyć, no nie da się ukryć, że na przykład czasem będzie padał deszcz, czy przelotny deszcz i zmoczą nam się takie sandałki, ale jednak mamy też dokładnie opisane czyszczenie i dbanie o ten produkt. Czyli co robić, żeby one zachowały jak najlepszą jakość i też, żeby posłużyły nam właśnie na lata. Dodatkowo też, moi drodzy, zawsze do sandałków dostajemy zestaw pielęgnacyjny. I to też jest kolejny plus i powiedziałabym właśnie taki szczegół, który wyróżnia markę na tle innych, bo kiedy idziemy sobie do sklepu kupić jakieś obuwie, to na pewno nie raz panie przy kasie Wam proponowały jakiś spray, jakieś pasty i tak dalej, czyszczące do obuwia, żeby lepiej o nie zadbać, żeby je impregnować i tak dalej, ale która marka daje nam zestaw pielęgnacyjny do butów? No powiem Wam, że ja osobiście spotkałam się z tym tylko jeśli rozmawiamy o Ipomare. I taki zestaw pielęgnacyjny składa się ze szmatki oraz takiego preparatu zamkniętego, widzicie, w takim opakowaniu. I to jest preparat na bazie wosku pszczelego, czyli znowu mamy coś bardzo naturalnego i on nam służy właśnie do impregnowania, do czyszczenia naszych butów. Proste w obsłudze, naprawdę, uwierzcie mi, banalnie proste. I jeśli jeszcze zerkniecie sobie na instrukcję, gdzie macie wszystko krok po kroku dokładnie opisane, no to już co nam jest więcej potrzebne? No tak naprawdę nic, tylko włożyć obuwie i śmigać w nim przez całe lato. Pokażę Wam, jakie ja mam pary obuwia tutaj właśnie przed sobą. Te pierwsze już Wam pokazałam, sandałki, które pojawiły się u mnie, no właśnie, jako pierwsze. Później były też sandałki, które, nie pamiętam dokładnie jak one się nazywają, ale mają takie elementy metalowe, przepiękne i te mam właśnie we Włoszech. Mam również sandałki, zobaczcie, z takim ciemniejszym tutaj wykończeniem, z paseczkami ciemniejszymi. Oczywiście wszystkie są wykonane ze skóry. Sandałki, które pokazywałam Wam ostatnio, czyli właśnie te z czernią i z takimi tutaj rzemykami, którymi możemy sobie obwiązać kostkę. Ale moi drodzy, mam też klapki. Klapki, które prezentują się tak. I tutaj pomyślałam, że na chwilę się zatrzymam, ponieważ ostatnio bardzo modne jest noszenie klapek. Klapek do różnych stylizacji i na pewno spotkaliście się z tym nieraz. Zresztą sama pokazywałam Wam klapki, które sobie kupiłam w Zarze. A marka Ipomare w swojej ofercie ma właśnie sandałki w przeróżnych modelach, ale ma też bardzo dużo modeli, jeśli rozmawiamy o klapkach. I to są naprawdę fajne klapki. Przypominam, że jest też wersja dla mężczyzn. Jeśli zwrócicie uwagę na to, jak wykonane są buty, sandałki czy klapki od Ipomare, to zawsze mamy tutaj taką miękką, cienką podeszwę.
Ja nie wiem, powiem Wam szczerze, co to jest za materiał, ale on troszeczkę przypomina taką gumę, przez co też bardzo fajnie się w nim chodzi. On się nie ślizga absolutnie po żadnej powierzchni, więc to też jest plus, bo jest wykonany, to jest takie tworzywo zrobione z takiej delikatnej krateczki. To nie jest absolutnie nic takiego śliskiego, więc nie trzeba się martwić, żeby na przykład podklejać sobie but, że on będzie się ślizgał, czy coś będzie się robiło. Absolutnie nie. I też powiem Wam, na przykładzie tych moich sandałków, pierwszych moich sandałków, które mają kilka dobrych lat, zobaczcie, mi się tutaj absolutnie nic nie wytarło. Dlatego mówię, ja nie wiem, co to jest za tworzywo, bo ja się aż tak dobrze na butach nie znam, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobre jakościowo tworzywo. Mamy tutaj taki płaski obcasik przy wszystkich sandałkach, zobaczcie, może tak będzie w sandałkach, czy też właśnie przy klapeczkach, o. Wszystkie są bardzo ładnie docięte, jeśli chodzi o formę buta. Środek, wnętrze jest pokryte naturalną skórą i zawsze tutaj napięcie, o, mamy logo i nazwę marki. Oczywiście mamy też rozmiar buta. Wszystkie te elementy tutaj w koło też są wykonane właśnie ze skóry naturalnej, więc sami widzicie, że mamy tutaj produkt, który jest stworzony ręcznie, ale jest to produkt wysokiej jakości, ze skóry, więc nie ma tutaj absolutnie żadnego tworzywa sztucznego, którego moglibyśmy się obawiać w okresie letnim, żeby też nasze stopy się nie pociły, a ostatnio nawet w serii z podologiem Alicja opowiadała Wam, jak ważne jest noszenie odpowiedniego obuwia, jeśli rozmawiamy o naszych stopach i dbań o nasze stopy, więc zobaczcie, i Pomare przykłada największą uwagę do tego, żeby to było dobre jakościowo i naprawdę wytrzymałe, służące nam na lata obuwie, z którego będziemy zadowoleni, zadowolone, kiedy sobie zakupimy takie sandałki. Oczywiście warto też o nie w odpowiedni sposób dbać i je impregnować, żeby ta skóra wytrzymała nam na dużo dłużej, ale muszę Wam powiedzieć, że też to jest skóra, więc musicie pamiętać o tym, że ona będzie się troszkę wyginać, że ona będzie pracować z naszą stopą. W zależności od tego właśnie, jak chodzimy, jak często chodzimy, po jakiej powierzchni chodzimy, jak ustawiamy nasze stopy. Więc też ten sandałek czy klapek, on się będzie, powiedziałabym tak, trochę profilował właśnie do naszej stopy, żeby było nam wygodnie i żebyśmy tak naprawdę nie czuli tego, co mamy na naszych stopach. Muszę Wam powiedzieć, że mogłabym o marce i Pomare rozmawiać godzinami. Właśnie ze względu na to, że korzystam z niej od wielu lat. I jestem, powiedziałabym, zadowoloną, a nawet bardzo zadowoloną klientką. I dlatego też chciałabym Was do tej marki przekonać. Chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli szukacie obuwia, które będzie unikatowe, bo mamy tutaj modele greckie, tworzone w Grecji przez ludzi z ogromną pasją, uwaga, które noszą dodatkowo nazwy, imiona, mus, bohaterów mitologii greckiej i nie tylko, więc wszystkie te sandałki czy klapki są naprawdę bardzo wyjątkowe. Dodatkowo też marka stawia na każdy taki najmniejszy szczegół. Woreczki. Zobaczcie, ja mam praktycznie do każdych sandałków cały czas mam woreczki. Kiedyś były takie bardziej beżowe, teraz są takie jaśniejsze te woreczki. Proszę bardzo. O, też były troszeczkę inaczej logowane. Do wszystkich mam oczywiście zestawy, więc mamy tutaj naprawdę w bardzo dobrej cenie świetny produkt. Zatrzymam się jeszcze na chwilę przy tym, co oferuje nam marka, a dokładnie przy biżuterii, bo ja też tutaj posiadam taką biżuterię. Zobaczcie, to jest bransoletka, która na zakończeniu ma konika morskiego. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć. O, proszę. Też wszystko oczywiście wykonane ręcznie, więc jeśli na przykład lubicie taką biżuterię,
która jest wykonana ręcznie, która jest też wykonana z dobrej jakości materiałów, to koniecznie zerknijcie sobie w zakładkę biżuteria na stronie iPomare, bo tam znajdziecie przepiękne modele. No oczywiście są jeszcze torby, jeśli o mnie chodzi, to trochę to nie jest mój styl, jeśli rozmawiamy o torbach, ale być może Wam te torby się spodobają, więc też sobie zerknijcie w tę zakładkę. Natomiast obuwie od iPomare to jest to. Pamiętam, kiedy pierwszy raz pokazałam Wam sandałki od iPomare na moim Instagramie, dostałam wtedy od Was bardzo dużo pytań. No Anita, ale okej, okay, to jest skóra, paski też mamy wykonane, wszystkie te paseczki tutaj mamy wykonane ze skóry. Czy one się nie odbijają na stopie, czy nie dochodzi do jakiegoś poparzenia, czy na przykład tutaj mamy taki element, zobaczcie, na dużego palucha. Czy palec nam tutaj dobrze wchodzi i przez co też się nie wysuwa, bo jak widzicie, ja mam na przykład o tutaj w tych sandałkach, ale mam też w klapeczkach i to jest to, co trzyma nam stopę w bucie, tak? Czyli tutaj mamy tę część i tutaj mamy właśnie na tego palucha. Powiem Wam, że nie, nic się nie odbija. Nie dochodzi do żadnego poparzenia, nic nas nie uwiera i nic nas nie ściska. Paluch bardzo dobrze się tutaj trzyma i być może to też jest kwestia związana z tym, jakie kto ma palce. Na to też warto wziąć poprawkę. Ale tak sobie dzisiaj myślę, że gdyby nie to, że mam tutaj przed sobą cztery pary, naprawdę klapki, sandałki nowe i tak dalej, to nie mogłabym się wypowiadać na temat marki iPomare, no bo jaką można zrobić recenzję na podstawie jednej pary butów? A sami widzicie, że ja mam ich kilka i regularnie do tej marki wracam. Chciałabym Was do niej przekonać, ponieważ uważam, że jest to marka niedoceniona na naszym rynku. Zdecydowanie za mało się o niej mówi, zwłaszcza w mediach społecznościowych, a tym bardziej się ją pokazuje. Bo dzisiaj tego obuwia na naszym rynku mamy naprawdę bardzo dużo. Tych marek jest ogromna liczba i możemy sobie przebierać w tym, co nam się podoba, modelach i tak dalej. Ale ile razy Wam się zdarzyło, że kupiłyście obuwie, które wcale nie kosztowało małe pieniądze, a okazało się, że po jednym sezonie się albo rozkleiły, albo Was uwierały, albo porobiły Wam się odciski, albo okazało się, że coś z materiałem jest nie tak, albo odpadły jakieś jety i tak dalej. No pewnie zdarzyło Wam się, że stwierdziłyście albo stwierdziliście, no kurczę, no tyle pieniędzy to kosztowało, a takie badziewie. A tutaj wcale nie mamy bardzo wysokich cen, a naprawdę mamy świetną jakość, obuwie na wiele lat. Zobaczycie, gwarantuję Wam to, gwarantuję Wam i podpisuję się tutaj absolutnie całą sobą. Chyba jeszcze nigdy tak nie wypowiadałam się o żadnej marce, że jak założycie sobie, czy to sandałki, czy klapeczki tej marki iPomare, na Wasze stopy, to nie będziecie już chcieli żadnych innych butów. Przechodzicie w nich całe lato. To jest taka wygoda, to jest taki komfort, coś niesamowitego. Dlatego ja tak uwielbiam moje iPomarki, regularnie do nich wracam, dzisiaj Wam o nich opowiadam i mam nadzieję, że chociaż odrobinę udało mi się przekonać Was do tej marki, a przynajmniej Was nią zainteresować, żebyście sobie weszli na stronę, w opisie zostawiam Wam oczywiście link, popatrzyli sobie, jakie tam są modele dostępne, co oferuje nam marka iPomare. I jeśli już macie sandałki albo klapki od iPomare, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, co na ich temat myślicie. A jeśli zamówicie sobie i zaczniecie nosić, to też koniecznie zapraszam Was do powrotu do tego filmu i zostawienia komentarza, czy miałam rację. A myślę, że nie będzie tutaj żadnych negatywnych opinii, bo to naprawdę jest rewelacja. Także ja dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za uwagę, za ten film i za poświęcony czas. No i iPomare jest głęboko w moim sercu i na pewno zostanie na wiele lat, a muszę Wam jeszcze zdradzić, że chyba przekonałam nawet mojego Massimo do tego, żeby sobie zamówił klapki od iPomare, sam zaczął nosić i przekonał się, że miałam rację. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnej publikacji. Do zobaczenia, buziaki, pa!